i na drugi dzień, i do Francji. Ciebie Polski, przecież historię drugiego korpusu. Historia drugiego korpusu, która była niebywałą historią, właśnie opowiadałam o tym Baseli, że moc nie błogosławione momenty nikogo. Że taki film powstanie, bo się filmowcy zgłosili, którzy chcą na podstawie tej mojej powieści robić film, ale ciągle to nie wychodzi od lat. Ale wszystkie te produkcje takie wojenne, batalistyczne, bardzo znane, na przykład Tora, to opowiada o inwazji na Pearl Harbor, czy najdłuższy dzień, już nie pamiętam najdłuższy dzień, tak to się nazywało, to było lądowanie Normandii, tak. Bitwa o Midway, i potem Monte Cassino, która była naprawdę gigantyczną operacją. Tam 5 razy podchodzono do zdobycia tego klasztoru. To się nie utrwaliło. Tak, to się nie utrwaliło. W ogóle, że... Było dużo popularne. No bo prawdą jest, chociaż tam niektórzy zaprzeczają, że jednak to nie Polacy mieli ten decydujący udział, no ale jednak Polacy zdobyli ten klasztor. To Polacy tam zatknęli biało-czerwoną flagę, to Polacy tam zagrali na trąbce sygnał polskiego wojska właśnie. I jakby moim zdaniem to nie, może za dużo powiedzieć, że świat czekał na taki film, ale Polska miała obowiązek. Zwłaszcza, że była świetna książka Melchiora Wańkowicza o Monte Cassino, który tam był osobiście niezwykle odważnie, jak jeszcze to było najeżone miastami, całe to wzgórze. I on tam w gaziku objeżdżał wszystkie te miejsca najważniejsze. Jeszcze naprawdę przykro to mówić, ale jeszcze nie wyniesiono wszystkich ciał z pola bitwy, jak on tam był, i on wszystko bardzo precyzyjnie opisał. Także ja w dużej mierze przy tej trzeciej części tej książki, właśnie w bitwie o Monte Cassino, korzystam nie tylko z pamiętników żołnierzy, uczestników tej bitwy, z ich dzienników, z ich opisów, ale też właśnie z książki Melchiora Wańkowicza. I no, to jest jakaś rzecz, która jest dla mnie niezrozumiała, że nigdy nic takiego jeszcze do tej pory nie powstało. Nie No wtedy były jakby pieniądze na to duże państwowe, żeby takie epopeje robić. Wojsko się brało z jego statystów i oni nic nie mieli do powiedzenia. Natomiast no, Melchior Wańkowicz wydał kilka wydań w PRL-u tej książki, więc skoro książkę można było... Ale też nie było wsi o pierwszej dywizji pancerny generała Maczka, o Sosabowskim, to tylko droga wiodła przez Antrym. Jak nie ktoś inny nakręcił, no to były. No, myślę, że jednak losy wojenne Polaków powinny zostać utrwalone. No, teraz trochę właśnie... Dywizjon 303, prawda, wrócił. Też dzięki autorom najpierw to dwoje chyba pisarzy, dziennikarzy. Amerykański napisał taką książkę bardzo, bardzo znaną parę lat temu i to wróciła pamięć wtedy o No tak, ale nad Andersem, nad generałem Andersem ciąży jakaś klątwa. Po pierwsze przez to, że z tego białego konia i tak dalej, że i Sikorski, przecież złośliwie Niemcy nazywali turystami Sikorskiego całe to wojsko, przez niego jakby wyciągnięte z łagrów po umowie Sikorski-Majski. Więc najpierw Sikorski ciążył, potem Anders. Anders musiał przecież w Anglii miał procesy wytaczane przez jakichś ubeków z Polski. To są zupełnie wiarygodne sytuacje. I potem cały czas jakaś taka anatema, która moim zdaniem po dziś dzień, no niby już tam ulicę nazwali, niby jakiś pomnik jest, ale to ciągle jest jakaś dziwna anatema. Ale też ja myślę tak, no po pierwsze pani książki są zawsze też książkami przygodowymi, takimi, które można się uczyć historii, ale czytający też z zapartym tchem, myślę, że też bardzo się nadają na lektury szkolne, lektury młodzieży, ale właśnie to też pokazują, bo myśmy zaczęli tego stosunku do Zachodu, no, że tamto pokolenie, bo jeszcze przebyłem, że jak jeszcze raz byłem w Londynie, jeszcze miałem okazję, pamiętam, że zaprosił mnie ówczesny premier rządu imigracyjnego na obiad i oni nie mieli złudzenia co do Zachodu, takiego
profesorzy oczywiście no wiedzieli, prawda, nie chcieli być, by Polska była częścią Imperium Sowieckiego, tak, ale wiedzieli, że tak naprawdę trzeba liczyć na siebie, prawda? No tak, i oni się z tym jakby też pogodzili po tym, jak tam rozformowali Wojsko Polskie w Anglii. To przecież generał Maczek prowadził ciężarówkę, tym zarabiał na życie. Oni wszyscy, to był tak zwany srebrny korpus, to była grupa, skrzyknęła się i dawali ogłoszenie, że czyszczą sztućce srebrne, dlatego srebrny korpus. I z tego się utrzymywali, pracowali tak jak dzisiejsze młode pokolenie weterani, którzy ranni częstokroć w tych wszystkich walkach, nie tylko Monte Cassino, ale czyli polska elita znalazła się w zasadzie u spodu tamtego społeczeństwa. U spodu, tak, to jest dlatego ja widzę taką powtarzalność losów. I po tej Jałcie przecież nie zaproszono, jedynie Polaków nie zaproszono na paradę zwycięstwa. Lotników zaproszono, ale oni się ujęli honorem, powiedzieli, jeżeli drugi korpus nie, to my też nie. I zrezygnowałem. A to może jeszcze na koniec zapytam o ostatnią książkę, ta, która wokół postaci hipstera. No, to są dwie powieści. Spotkałem kiedyś prawdziwego hipstera, ta druga się nazywa Tragicy z miasta, tak, Szekspirowska. Ale znowu ten hipster to już taka bardzo postać nowoczesna i pozbawiona kompleksów i złudzeń, prawda? Pozbawiona, właśnie, no bo trochę taka się zrobiła społeczność polska, taka zatomizowana. Te wspólnoty, nawet wspólnota Solidarności przecież została jakby, można powiedzieć, że zdławiona przez stan wojenny, nigdy się nie odrodziła w takiej formie. Więc każdy sobie rzepka skrobie, każdy na swój własny użytek coś tam działa. Ten mój bohater działa Znaczy ja piszę właśnie te wszystkie moje rzeczy tak, żeby mnie bawiły, no bo wtedy to ma sens, bo jeżeli człowiek, a mnie nie bawią takie psychologiczne rozdzielanie duszy na czworo, tylko takie raczej powieści, ja to nazywam łotrzykowskie, albo właśnie tak jak pan profesor to nazwał, że z wątkiem jakimś tam kryminalnym, albo jakimś takim trzymającym w napięciu, samo mnie to bawi. Ale ta pierwsza, spotkałem kiedyś prawdziwego hipstera, też jest tam, są trzy dramatyczne wydarzenia w historii najnowszej, o których też czasami staramy się nie pamiętać. Trzy, tak, które pokazują, że w gruncie rzeczy ten polski los nadal pozostaje dramatyczny, mimo że pani powieści są pogodne. To właśnie, nie wiem, one są takie pogodne. Są pogodne, zaczynają od duchy, napisane są ku pokrzepieniu serca. No trochę tak, bo jemu się coś tam udaje, ale nie do końca, właśnie to jest takie w zawieszeniu. Natomiast to te trzy rzeczy, o których pan profesor wspomniał, to są właśnie te rzeczy, które są niewyjaśnione do końca. To czyli zamach na papieża. Zamach na Jana Pawła II, porwanie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki i właśnie katastrofa smoleńska. Tutaj nie znamy jeszcze prawdy. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję, ja również. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Tadeusz Burzański, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Historyczne Wydarzenie Tygodnia, a dzisiaj moim Państwa gościem jest Andrzej Melak, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, przewodniczący Komitetu Katyńskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, panie Tadeuszu, dzień dobry radio słuchaczy. Panie pośle, rozmawiamy w związku z uroczystościami związanymi z rocznicą Smoleńska, z rocznicą Katynia. Mam wrażenie, że o Katyniu dzisiaj troszkę mniej się mówi, że Smoleńsk nam tę tragiczną rocznicę katyńską troszeczkę zabrał. No to jest naturalne, bo to jest świeża rana, ale nie zapominajmy o tej ranie z roku 1940, kiedy to Sowieci wymordowali w ramach zbrodni katyńskiej ponad 22 tysiące polskich jeńców wojennych, całkowicie barbarzyńsko, bezprawnie, i o tych kwestiach głównie dzisiaj chciałem z panem posłem porozmawiać. Pan razem z braćmi no od niemal od zawsze, można powiedzieć, był zaangażowany właśnie w przywracanie prawdy o zbrodni katyńskiej. Jakbyśmy mogli sięgnąć w głąb pana życiorysu i działań pana i pana braci, właściwie kiedy się zaczęło, kiedy pojawiła się w waszej rodzinie sprawa katyńska, kwestia zbrodni katyńskiej. Panie redaktorze, zbrodnia katyńska, jak pamiętam, to chyba gdzieś w wieku 12-13 lat
Ciocia nam opowiedziała, a także dziadek o tym, czym była zbrodnia katyńska. I co wam wtedy powiedziała? W Katyniu zginął jej szwagier, oficer Wojska Polskiego, kapitan Stefan Rutkowski. Więc powiedziała, mam wielkie tajemnice. Oczywiście, że to była zbrodnia dokonana przez Rosjan w 1940 roku na polskich jeńcach. Ale żeby tą tajemnicę, którą nam w tej chwili przekazuje, trzymać tylko dla siebie, nie poruszać, bo to jest bardzo groźne i bardzo źle wróży, gdyby ktokolwiek się o tym dowiedział, że my jesteśmy tym zainteresowani i się tym interesuje. Później naturalnie na takie oświadczenie tych dwóch cioci, to zaczęliśmy właśnie grzebać, gdzie tylko można było wypytywać dziadka, rodziców, a przede wszystkim księdza Wacława Karłowicza, który był naszym proboszczem w prawie świętego Wacława na Gocławku. To jest tutaj ważna postać w tej historii. Postać, oczywiście, postać, legenda, kapelan Powstania Warszawskiego, pseudonim Andrzej Bobola, łącznik pomiędzy rządem w Londynie a delegatami w kraju, postać legendarna. Ksiądz oczywiście wprowadzał nas powoli w te arkana wiedzy. On był takim waszym przewodnikiem po sprawie katyńskiej, jako i w ogóle historii Polski. Zauważył, że jesteśmy odpowiedzialni. Jesteśmy dosyć poważni jak na swój wiek. Chcemy dużo wiedzieć i mamy chęcią pracy. Więc wtedy ksiądz zorganizował spotkanie na terenie parafii. Widzieliśmy także w latach 70. film o ekshumacji dokonanej przez Niemców właśnie w kwietniu 1943 roku. Rozumiem, że ten film był pokazywany też w ścisłej tajemnicy. Oczywiście, to tylko było nas kilka osób. Wtedy też postanowiliśmy, że tak tajemnicza sprawa, taki mord, którego dokonano na 55% oficerów II Rzeczypospolitej, o którym jest całkowicie cicho, a osoby, które są w kręgu rodzin zamordowanych, są osobami drugiej kategorii. Oczywiście postanowiliśmy, że my to odmienimy, że spróbujemy postawić pomnik katyński. Ksiądz. Od początku myśleliście o pomniku, tak? Jako o formie upamiętnienia. Bo oczywiście chodziliśmy na 17 września na cmentarz powązkowski wojskowy. Tam przy pomniku Gloria Witkis była zawsze wyznaczona dolinka katyńska, którą rodziny bliskie, ci co wiedzieli, składali kwiaty, stawiali krzyżyki. Także były kartki z nazwiskami tych, którzy zginęli, którzy nigdy nie wrócili. To nas absolutnie utwierdziło w potrzebie takiego wykonania naszego zamiaru. I z księdzem, namówiliśmy księdza, a także pana Soszyńskiego, który był naczelnym architektem Warszawy, a przyjacielem księdza jednocześnie, i brata Arkadiusza Melaka, by spróbowali rozrysować to, o czym żeśmy marzyli. We trzech dokonali tego. Był to krzyż, trzy słupy, płyta główna w długości ponad 2 metrów, szerokości ponad 1,5 metra, gruba 15 centymetrów z napisem półmetrowy Katyń z emblematem orła wojsk polskich. Orła w koronie, na pewno. Tak jest. Na ramieniu krzyża miał być wykonany napis cyframi 1940 rok, jako prawdziwa data zbrodni. No i były tam jeszcze nazwiska, przepraszam, nazwy trzech obozów, w których polscy oficerowie byli internowani. Od zamysłu do realizacji zamawialiśmy elementy. Poszczególne
tego pomnika u różnych kamieniarzy zawsze odbieraliśmy własnym transportem. A kamieniarze nie bali się tego robić? Kamieniarze pytali się, a czemu, czemu nie, nie chcecie, żeby zmontować, czy pomóc wam zwieźć? Damy sobie radę. Jeszcze nie wiemy kiedy, więc nie wiemy co będzie i tak dalej. Niektórzy domyślali się, że będzie coś ważnego, a przecież antysystemowego zapewne. Chyba żaden nie wpadł na pomysł, że to będzie Gatti. Gdy już zamówiliśmy w Odlewni te szmitery, zwieźliśmy wszystkie elementy. No właśnie, tu nie było kłopotu z literami, bo rozumiem, że te elementy granitowe, no to, to ktoś mógł nie domyślać się, więc, to będzie o Katyn, no ale już, litery były jednoznaczne. Żeśmy zamawiali w różnych Odlewniach. To była pewna konspiracja, ksiądz był w konspiracji. Uczył nas, my też się nauczyliśmy. I zaczęliśmy montować to. Pierdzić otwory, montować litery. Tych liter było kilkaset. Materiał zdecydowanie twardy, grań. O takich wiertarek jak udarowych, przynajmniej my takich nie mieliśmy. Wiertem, ale to się udało. Przesadzaliśmy kotwy, bo te elementy poszczególne miały po kilkaset kilogramów. Najcięższa była płyta, która ważyła 800 kg. I z tym mieliśmy pewien obawy i powód. Wykonaliśmy stelaż z kątowni główna, który stanął główny podpora krzyża. Krzyż miał chyba 6 metrów wysokości. Elementów się składał. Wszystko było potężne. Mieliśmy pewne obawy, chociaż zawsze byliśmy szaleni i pełni optymizmu, że się wszystko uda. Ale próby generalnej zrobić nie mogliśmy. Baliśmy się, że nastąpi dekonspiracja. Tak wtrącając, tylko rozumiem, że nie o to chodziło, żeby postawić jakiś malutki pomniczek, tylko właśnie to miało być dzieło monumentalne, które będzie widoczne. Obrazowało oczywiście stąd te gabaryty. Wszystkie te trzy słupy z nazwami miejscowości Starobiec, Kosiel, Ostaszków, a także płyta z napisem Gaty miały być połączone łańcuchem odlanym z łosiącu i brązu. Ten łańcuch ważył 300 kg. To był potężny, miał kilkanaście metrów ogniwa potężne, takie wydłużone. Postanowiliśmy, że będziemy to stawiać 31 lipca w Wigilię Powstania Warszawskiego w 37. jego rocznicę wybuchu. Ale trzeba powiedzieć, że wszystko się udało znakomicie. Dwa samochody miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania miasta. Mieliście tam wejście jakieś, rozumiem, do tej firmy. Brat i kolega pracowali gdzieś. Skombinowali te samochody dwoma różnymi mostami. Dojechaliśmy na Powązki. Czyli bracia, pan Andrzej Melak obecny, Stefan Melak i Arkadiusz Melak. I Sławomir jeszcze, czyli jeszcze. No właśnie. No i byli cioteczni też bracia. Józef Stanisław, Zbyszek, Janek. Tak było nas po dostawianiu pomnika. W sumie było nas około 30 osób. Z tym, że nie wszyscy wiedzieli, w jakim celu się gromadzili. Taka rzeczywiście typowa konspiracyjna. Byli wśród nich studenci z Góry, ale byli też bracia Goławscy z Zygmuntem Goławskim. Ojcem też przyjechali. Krzysiek, Andrzej, Zygmunt właśnie, który dzisiaj pozdrawiam serdecznie, bo Zygmunt ma już 96 lat. Jest chory, więc serdecznie pozdrawiam Zygmunt. I zaczęliśmy działać. Po kilku minutach na teren, gdzie żeśmy rozpoczęli pracę, przybiegł dyrektor cmentarza czy kierownik. Myślę, że po kilkunastu minutach była także na pewno służba bezpieczeństwa, ale było też i sporo ludzi, którzy przyjechali sprzątać groby, którzy gdy zauważyli, co robimy, żeśmy im wyjaśnili, czynnie włączyli się do pomocy. Akurat operator filmowy z panem Zbigniewem Wawrem nawiązali film o powstaniu, ale zobaczywszy
co my robimy. Chyba by nie dokumentować do policji to tego, co robimy. Wycofali się i postawiliśmy znaczenie, ponieważ 2 godziny go stawialiśmy. Stanął w całej okazałości. Zaśpiewaliśmy. Właśnie w Dolince Katyńskiej to wszystko się działo. Zaśpiewaliśmy Boże coś Polska. No i Stefan pojechał do katedry warszawskiej powiedzieć tym, którzy się zgromadzili na mszy, że zbrodnia katyńska, polscy oficerowie mają swój pomnik. Ci, co uwierzyli, wsiedli w tramwaj, autobus, pojechali, zobaczyli. Ci, co nie, odłożyli na następny dzień, to już tego pomnika nie zobaczyli. Właśnie, bo oni służba by długo nie stał. Służba bezpieczeństwa na rozkaz ambasady sowieckiej w Warszawie w nocy dźwigiem ciężkim sprzętem zabrała. W efekcie 14 lat czekaliśmy na postawienie powtórne pomnika. Rozumiem, że nie wiedzieliście, gdzie zabrali wam ten pomnik. Prokuratura prowadziła śledztwo. Z braku dowodów i postępów umożliwionych. Ale w 1989 roku elementy pomnika opakowane jak towar na eksport zostały podrzucone pod mur cmentarny. Zostaliśmy wezwani, by zobaczyć, czy to są wszystkie elementy i rozpoczęliśmy starania o postawienie powtórne. W międzyczasie Jaruzelski postawił fałszywkę w tym miejscu z napisem 1941 rok i z takim napisem, który w dalszym ciągu fałszował, wprowadzał ludzi w błąd, bo było napisane żołnierzom polskim pomordowanym w ziemi katyńskiej przez hitlerowców w 1941 roku. To było to kłamstwo, co następowało ze zbrodnią. To kłamstwo. Starania trwały, panie redaktorze, przepychanki 6 lat. W konsekwencji pomnik wrócił na swoje miejsce dopiero 7 września 1995 roku. W międzyczasie, kiedy to kłamstwo trwało jeszcze po 89 roku, najlepsze. My mieliśmy zgodę wojewody, prezydenta Warszawy, by ten pomnik postawić wcześniej. Nawet rozpoczęliśmy pracę. Mieliśmy zgodę tak, żeby rozebrać ten fałszywy monument, który był elementy ważące po tonie i więcej. Przyjechał dźwig zarządu cmentarza i nie mógł tego oderwać. Wtedy ja z kolegą Rosińskim Stanisławem wzięliśmy łomy, młot taki 10-kilowe kliny i w ciągu jednego dnia, od rana do wieczora, wszystkie elementy żeśmy odbili. Przyjechał Sławek samochodem z dźwigiem, żeśmy to wszystko ułożyli na dziedzińców cmentarza na magazynach. Zaczęliśmy montować pomnik. Postawiliśmy dwa elementy. Okazało się, że gdy już mieliśmy główną tablicę, dyrektor kierownik cmentarza biegnie do nas przestraszony z jakimś tam dokumentem w ręku. Krzyczy: stop, stop, stop. Jak to stop? Mamy już na linię płytę. Nie możecie stawiać, ale jak pan nie możemy, to zaraz to puścimy, to się zbije, będzie pan odpowiadał. A co pan tam ma? A mówi, tu jest telefon, telegram podpisany przez marszałka Sejmu, który był Marek Borowski i przez premiera Józefa Oleksego, który wstrzymywał też naszą ekipę postkomunistyczną. Wymusiliśmy na nim, że tą płytę jeszcze zawieźliśmy, postawiliśmy i pojechaliśmy do redakcji Ekspres Wieczorny, była taka gazeta. Powiedzieliśmy im, o co chodzi, oni przyjechali, zrobili zdjęcie. Był duży artykuł na pierwszej stronie ze zdjęciem okaleczonego pomnika i tytułem "Pomnik katyński znowu aresztowany". Czy podobny tam tytuł. I od tamtej pory spróbujmy zatem kilka ładnych miesięcy
się trwały spory. Konsekwencje doprowadzono do tego, że stanęło obok siebie Dolnice Katyńskie dwa pomniki. Nasz historyczny, który i ten, którego twórcą był Jaruzelski, fałszywka, symbolicznie odwrócony plecami do pomnika Gloria. A gdy pojawiły się pierwsze z tych pomników, które my żeśmy stawiali, to była ona jeden tylko element zginął to była w tym czasie, gdy był aresztowany. Zginął ten 300-kilogramowy posiężny łańcuch. Myślę, że na wejście był materiałem wyjściowym do pomników utrwalaczy władzy ludowej. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim Państwa gościem był Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego, poseł nasz Sejm Rzeczypospolitej, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu. Dziękuję państwu. Powtórka programu. Autopromocja. Czy wiedzę archeologiczną da się wykorzystać w literaturze pięknej, a nawet w literaturze kryminalnej? O tym będziemy rozmawiać i o innych sprawach, o tradycji z moim gościem w najbliższej Kwadraturze Kultury dziś o godzinie 22. Zapraszam, Monika Mogowska. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się czwarta. Czas na informacje. Olga Bowienko, zapraszam. Ponad dwie godziny trwała w Brukseli kolacja premiera Mateusza Morawieckiego z komisarzem do spraw rolnictwa Willem Hoganem i dyskusja o unijnym budżecie. W kolacji, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, wzięli ponadto udział wysocy rangu urzędnicy Dyrekcji Generalnej do spraw rolnictwa w Komisji Europejskiej. Rozmowa dotyczyła dopłat rolników ze wspólnej kasy po 2020 roku i pieniędzy z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. Polska od wielu lat zabiega o wyrównanie dopłat dla rolników. Od czasu naszego wejścia do Unii nadal widoczne są różnice w subsydiach między rolnikami z Europy Środkowo-Wschodniej i tymi z Zachodniej. Jeśli natomiast chodzi o program, którego celem jest modernizacja gospodarstw rolnych, to Polska zabiega, by z niego dodatkowe wsparcie otrzymali hodowcy trzody chlewnej i bydła w zamian za poprawę dobrostanu zwierząt. To było kolejne spotkanie premiera z unijnym komisarzem w ostatnich tygodniach, o czym szef rządu informował jeszcze przed odlotem do Brukseli. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten budżet był jeszcze lepszy dla Polski niż to, co Komisja Europejska przedstawiła. Opublikowany w połowie ubiegłego roku projekt budżetu przewidywał cięcia w rolnictwie dla Polski w wysokości od 5 do 7 miliardów euro w porównaniu z obecnym budżetem. Teraz negocjacje toczą się w gronie państw członkowskich, ale po ich zakończeniu Komisja będzie musiała wydać zgodę na programy uruchamiające wypłatę unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Egzamin ósmoklasisty na pewno się odbędzie, zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Ponad 377 tysięcy uczniów będzie rozwiązywało dzisiaj test z języka polskiego. Egzamin odbędzie się dzięki zaangażowaniu dyrektorów, podkreśla Smolik i wyjaśnia, że niezależnie od tego, czy w szkole odbywa się strajk, uczniowie powinni pójść na egzamin. Tak jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego, mówiłem uczniom i prosiłem rodziców, aby ich dzieci poszły na egzamin gimnazjalny i proszę zwrócić uwagę, że te egzaminy po prostu się odbyły. Od poniedziałku w części szkół trwa strajk. To przez brak porozumienia między stroną rządową a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych w sprawie podwyżek płac w oświacie. Tymczasem, jak twierdzi gość Polskiego Radia 24, profesor Andrzej Gil z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, strajk powinien zostać poprzedzony akcją informacyjną. Sami nauczyciele powinni informować społeczeństwo, jaka jest rzeczywistość polskiej szkoły. Ona jest bardzo zła. I to wydaje mi się, nie było takiego przygotowania, powiedziałbym, mentalnego, przygotowania społecznego, które by uwrażliwiło społeczeństwo na to, co się w szkole dzieje. Tylko nastąpiła
przejście do takiej akcji, która odbija się w tym momencie bardzo negatywnie, tak sądzę, przypuszczam, przez społeczeństwa. Po świętach wielkanocnych ma ruszyć tak zwany okrągły stół o edukacji. To inicjatywa premiera Mateusza Morawieckiego. 75. rocznicę pacyfikacji Smoligowa, Łaskowa, Ameryki i Olszynki upamiętnili w Smoligowie mieszkańcy gminy Mircze w województwie lubelskim. Wojska niemieckie i ukraińskie dokonały tam brutalnego mordu na miejscowej ludności. Wspominamy ponad 300 polskich i ukraińskich mieszkańców tych ziem, powiedziała wójt gminy Mircze Marta Małyszek. Niestety odebrano życie zarówno kobietom, jak i starcom, dzieciom. W bestialski sposób mordowano, gwałcono kobiety, wrzucano do studni, rozczłonkowywano. Ten ogrom zdarzeń bardzo bestialskich przytłacza do dzisiaj. Po nabożeństwie polowym uczestnicy złożyli wieńce przed pomnikiem pamięci ofiar pacyfikacji. W niedzielę na Ukrainie odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Przedwyborcze sondaże wskazują, że zdecydowanym liderem wyścigu o prezydenturę jest komik Wołodymyr Zełenski. Jego kontrkandydat, starający się o reelekcję prezydent Petro Poroszenko, ma ponad dwa razy niższe poparcie. Według niedawnych badań na komika Wołodymyra Zełenskiego chce zagłosować nieco ponad 50% Ukraińców. A na Petra Poroszenkę nieco ponad 20%. Według Lubomyra Mysiwa z socjologicznej grupy Rating tak dużej różnicy poparcia Petro Poroszenko raczej nie odrobi w ciągu tygodnia. Zniwelować taką różnicę poparcia jest naprawdę trudno. Wzrost poparcia dla Zełenskiego jest dynamiczny i wynikać może z tego, że Zełenski unika jednoznacznych deklaracji ideologicznych. Do tej pory nie doszło do bezpośredniego spotkania między samymi kandydatami. W ciągu ostatniego tygodnia trwały negocjacje co do daty i miejsca debaty. Wiele wskazuje jednak na to, że nie dojdzie do takiej publicznej dyskusji. Debiutujący na ukraińskiej scenie politycznej komik Wołodymyr Zełenski jest wspierany przez skonfliktowanego z obecnym prezydentem ukraińskiego oligarchę Ihora Kołomojskiego. Kijów, Paweł Puszko, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Dzień będzie słoneczny, większe zachmurzenia tylko na północy. Termometry wskażą od 7 stopni w Suwałkach, 10 w Warszawie i Krakowie, do 13 we Wrocławiu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 5 minut po czwartej. Powtórka programu. Bardzo gorąco witamy słuchaczy Polskiego Radia 24 i oczywiście widzów Telewizji Republika i rozpoczynamy polityczne podsumowanie tygodnia. Te tygodnie ze względu chociażby na zbliżające się wybory są coraz bardziej gorące, więc tematów też do podsumowania jest dużo. Ja bardzo serdecznie witam Państwa i moich gości. Pan poseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, kłaniam się. Po drugiej stronie stał pan poseł Czesław Mroczek, Platforma Obywatelska. Pan Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Witam Państwa. Pan Władysław Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. I obok pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz15. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu minęła 9. rocznica katastrofy smoleńskiej. Ja nie chciałabym, żebyśmy w tej dyskusji przechodzili na sprawy związane z technicznymi kwestiami dotyczącymi tego dramatycznego wydarzenia. Bardziej zależy mi na tym, żebyśmy odnieśli się w pewnym sensie do dwóch fragmentów przemówień. Pierwszy to fragment wystąpienia pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo proszę. Zwracam się do was z apelem. Pamiętajcie o tej tragedii. Pamiętajcie o tych, którzy zginęli, bo choć różniło ich wiele, to w tym momencie byli zjednoczeni w tym jednym celu, tak ważnym dla naszego narodu. Ale pamiętajcie także o tym, że musimy jeszcze bardzo wiele uczynić, by nasze społeczeństwo, nasz naród był zwarty, miał poczucie siły, miał poczucie znaczenia i miał poczucie wewnętrznej sprawiedliwości. W podobnym tonie fragment wystąpienia pana prezydenta Andrzeja Dudy. Obowiązek prowadzenia dalej polskich spraw, jak najlepiej potrafimy. Patrzmy na nich. Niech z tamtej tragedii, z tego bólu straszliwego płynie też moc,
płynie imperatyw dla nas do tego, aby to realizować, aby doprowadzić do takiej Polski, o jakiej oni marzyli, żeby doprowadzić do takiej Polski, o jakiej marzył nasz prezydent. Mam wrażenie, że w obu tych przemówieniach jakby takim głównym elementem było budowanie wspólnoty i chciałbym, żeby ta nasza dyskusja również właśnie do tego elementu się odniosła. Sprawy techniczne, przyczyny na boku, ale pamięć i poczucie wspólnoty, wspólne upamiętnienie. Pan poseł Dominik Tarczyński, Prawo i Sprawiedliwość. Jest to możliwe w ogóle? To jest możliwe. Oczywiście wspólnota nie oznacza jednolitości, to znaczy nie oznacza takich samych poglądów. To jest pewnego rodzaju także różnorodność. Te różnice są do zaakceptowania we wspólnocie, przy czym tak jak przebaczenie, tak jak pojednanie musi być zbudowane na prawdzie, tak samo wspólnota musi być zbudowana na prawdzie, to znaczy nie da się zbudować niczego trwałego na kłamstwie i to jest zasadnicza kwestia. Ale też na szacunku. Na szacunku oczywiście, na pamięci, to o czym słyszeliśmy wypowiedzi pana prezydenta. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie chcę się czepiać, ale pamiętacie państwo, jak dużo było dyskusji na temat tego, że nie ma tablicy pani Jarubi Nowackiej, a teraz pod tą tablicą były tylko dwa wieńce od Prawa i Sprawiedliwości i od pana prezydenta, z tego co dobrze pamiętam. Wszyscy już zapomnieli o Jarubce Nowackiej, kiedy nie jest już przedmiotem politycznego sporu. A więc my pamiętamy o wszystkich, którzy zginęli. To nie jest tak, że pamiętamy tylko o tych, którzy pochodzili z naszego obozu politycznego, a z drugiej strony tej pamięci ja nie zauważam. To znaczy, przepraszam, może faktycznie to jest moje zaniedbanie, ale ja naprawdę ta tablica pani Jarubi Nowackiej jest tylko symbolem i przykładem. Więc mam wrażenie, że jest różnica między nami we wrażliwości tej pamięci i szacunku, który jest postrzegany inaczej. Oczywiście pewnie w sercu każdy to inaczej przeżywa, ale te symbole zewnętrzne są bardzo ważne, jeżeli chodzi o naród, jeżeli chodzi o społeczeństwo. I uważam, że aby upamiętnić, aby pamiętać i aby też kultywować pamięć, bo to jest też, czym innym jest pamiętać, a czym innym jest kultywować. Te symbole zewnętrzne są bardzo ważne. A może już czas na to, żeby jakby odciąć się już od tych sporów, które były i w kwestii pamięci zbudować mimo wszystko jakąś wspólnotę. Ja tutaj zwracam się do pana posła Czesława Mroczka z Platformy Obywatelskiej, bo zastanawiam się, jaki cel, jaki interes może mieć prezydent Warszawy, żeby blokować doprowadzenie kabla z prądem do pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej? Wszystkie ofiary, to jest bardzo ważne. Znaczy, wie pan, bo można sobie zarzucać wiele rzeczy, można mówić, że to ten raport jest właściwy, tamten jest niewłaściwy, można mówić, że tak badać, inaczej badać i tak dalej, ale blokować kabel z prądem? Nie przyzna pan, że to takie małostkowe, no naprawdę niegodne. Przyzna o swoim odczuciu. A pan blokował ten kabel? Ale niech pani zostawi ten kabel. No nie, dlaczego? To właśnie mam wrażenie, że ten kabel jest symbolem. Pozwoli mi się odnieść do tego, co jest istotą rzeczy. Dla wielu osób, dla mnie, tam zginęli ludzie, z którymi ja współpracowałem w polskim parlamencie i ci ludzie zginęli z różnych opcji politycznych, pamiętając oczywiście o tych proporcjach z właściwych dla klubów, ale jednak ze wszystkich opcji politycznych. Mija 9 lat od tej tragedii, która pozostaje ciągle wielką tragedią współczesnej Polski, ale mija też 4 lata rządów PiS-u. I jeżeli my bierzemy pod uwagę te dwie wypowiedzi, to musimy pamiętać o tych wszystkich wypowiedziach wcześniejszych, o tym podważaniu przez lata ustaleń instytucji państwa polskiego, nie konkretnej opcji politycznej, tylko instytucji państwa polskiego. I ja powiem tak, że te 4 lata rządów PiS-u, blisko 4 lata rządów PiS-u, jeżeli chodzi o wyjaśnienie przyczyn tej katastrofy smoleńskiej, to jest jedna wielka porażka. Znaczy, przecież ta formacja zbudowała, ale niech pani mi pozwoli, ta formacja zbudowała... Prosiła właśnie, żeby nie na ten temat, bo to wtedy... Ale właśnie pani mówi o jakimś kablu, a ja chcę pani pokazać... O jakimś kablu, ten kabel... Ale właśnie ale dla pani kabel jest ważniejszy, a ja dokończę swoją myśl bez kabla. Dobrze, a ja panu powiem, dlaczego ten kabel jest ważny. Dlatego, że jeżeli ten kabel będzie, to również lampka upamiętniająca pana kolegów klubowych, czy może szerzej, polityków Koalicji Europejskiej, będzie zapalona. My pamiętamy o swoich kolegach, tak jak zacząłem swoją wypowiedź, nie tylko o kolegach partyjnych, tylko o wszystkich, którzy
tak, że przez lata z punktu widzenia budowania tej wspólnoty, o którą pani pyta, Prawo i Sprawiedliwość dzieliło opinię publiczną Polaków w tej sprawie, no, a już mówię, cały czas podważając ustalenia instytucji państwa w tej sprawie, formułując hipotezy, tezy o zamachach, wybuchach, różnych historiach. I teraz mamy taką sytuację, że od 4 lat rządzicie. Wszystkie instytucje państwa podlegają wam. Wznowiliście badanie w lutym 2016 roku przyczyn tej katastrofy, a prokuratura nieprzerwanie od 9 lat prowadzi śledztwo w tej sprawie. Nie ma komisja pod przewodnictwem najpierw pana Berczyńskiego, a teraz Antoniego Macierewicza działa już 36 miesięcy. 38 miesięcy. Ta pierwsza działała 15. I przypomnę jeszcze jedną sprawę. Mówiliście o opinii publicznej, że sprowadzenie wraku to jest kwestia dobrej wiary. To był zarzut do tamtego rządu. Tak jakby jedyną przeszkodą był właśnie ten brak dobrej wiary. Mija 4 lata. Co z tą dobrą wiarą? Dlaczego nie ma wraku? Dobrze, szanowni państwo, za chwilę się pan będzie mógł odnieść. O wspólnocie. No, ale wspólnota może zbudować takie przekonanie, że jesteśmy w stanie ustalić, co się wydarzyło. Przepraszam, znaczy ja uważam, że można upamiętniać bez względu na wszystko, bo ci ludzie zginęli. Bez względu na to, ale przepraszam, bez względu na to, jakie były przyczyny ich śmierci, oni nie żyją. Pan Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, to jest trochę spoza polityki, tak trochę z marginesu, można powiedzieć, inaczej, nie z marginesu, z zewnątrz, bo pan ma trochę inne spojrzenie. Można upamiętnić po prostu, jakby niech ten spór co do przyczyn się toczy, ale spór co do upamiętnienia niech już będzie historią. Można to zrobić? Historia jest zawsze wpleciona, zwłaszcza obecnie, w politykę. I politycy, ja nie jestem politykiem, mimo że jestem kandydatem do Parlamentu Europejskiego, ale nie jestem zawodowym politykiem. I ja patrzę bardzo negatywnie na wszystkie usiłowania polityków manipulowania historią. A to się dzieje nie tylko w naszym kraju zresztą. I to było tragiczne wydarzenie, to było poruszające wydarzenie. Ja znałem z tych 96 ludzi, znam osobiście 11. Umarł tam również, zginął tam również mój przyjaciel, wiceminister obrony narodowej Staszek Komorowski, z którym byłem zaprzyjaźniony przez lata. I to był taki moment, który na chwilę zjednoczył naród, na krótką chwilę. A potem stał się manipulowanie tą tragedią, stało się pewną przyczyną podziału, który istnieje do tej pory. Ale przepraszam, nie ma pan takiego wrażenia, że gdyby państwo wszyscy po jednej, po drugiej stronie sceny politycznej, w zasadzie cała scena polityczna, gdybyśmy wszyscy odpuścili tę sprawę w tej chwili już, inaczej, gdybyśmy oddzielili upamiętnienie od przyczyn katastrofy. Przecież znaczy pan uważa, że upieranie się, żeby nie dostarczyć prądu do tego pomnika, żeby on nie mógł, blokowanie tego, żeby on nie rozbłysnął tymi 96 światłami, ma sens? Że to naprawdę dotyczy sposobu badań katastrofy smoleńskiej? Przecież to powinno być coś zupełnie innego. Powinno. Proszę zwrócić uwagę, że przez bardzo wiele lat wszyscy Polacy obchodzili kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego, niezależnie od tego, że do tej chwili istnieje spór, czy to powstanie miało sens, czy kto był winien za porażkę, kto był winien za to, że ono wybuchło i tak dalej. I ten spór istniał od 1945 roku do tej pory, co nie przeszkadzało... No, myślę, że nawet od 1944. Nawet od 1944, co nie przeszkadzało ludziom godnie obchodzić, celebrować rocznicę tego powstania. Chociaż faktem jest, że w ostatnich latach te celebracje były zakłócane z powodów politycznych w sposób haniebny. Więc to widzę, że to jednak w Polakach trochę tkwi, ale oczywiście zgadzam się, że należy to kolejne rocznice tragedii w Smoleńsku należy godnie celebrować ponad podziałami. Ale to pan poseł Tomasz, ale to za chwilę pan poseł by nie mógł się odnieść. Pan to poseł Tomasz Rzymkowski. Znaczy ja uważam, że poza jakimkolwiek sporem politycznym, bieżącym czy historycznym, jak słusznie pan profesor zauważył, powinno być upamiętnienie
96 ofiar katastrofy 10 kwietnia 2010 roku. Ja dlatego mówię o tym kablu, przepraszam, kabel w prąd. To jest niestety przykład takiej naszej polskiej małostkowości. Ja uważam, że mamy bardzo wiele tego typu przykładów. Można je mnożyć, gdzie urzędnik samorządowy, państwowy, próbując pokazać, jaki jest ważny, dokonuje takich złośliwych działań, bo to jest jeden z wielu przykładów. No, Rafał Trzaskowski nie jest uzasadniony tutaj. Nie, ale przepraszam, to jest coś więcej, bo była poprzedniczka, robiła dokładnie to samo. To nie jest tak, że... Dlatego mówię, że to nie jest uzasadniony przykład. To nie jest patent pana Trzaskowskiego też. Nie zrzucajmy tego na pana Trzaskowskiego. On tego nie wymyślił, on jest kontynuatorem. Dokładnie, no mówię, że wiele jest tego typu przykładów kompletnej małostkowości. Tutaj społeczeństwo powinno to jednoznacznie ocenić. To znaczy, ja jestem przeciwnikiem tego typu działań i będę zawsze stanowczo naprzeciwko tego typu praktykom, gdzie urzędnik wykorzystuje swoją funkcję do sporu politycznego, do tego, aby pokazać, jaki jest ważny i żeby konkurentom politycznym czy przeciwnikom politycznym dopiec. To jest naprawdę przykre, żenujące i szkoda, że osoba, która mieni się inteligentem, sięga po, tak bym powiedział, niskie metody działania. Pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie. Ja zgodzę się, pani redaktor, z tym, że my powinniśmy tą pamięć oddzielić od wyjaśniania przyczyn tej katastrofy. Pamiętamy wszyscy te pierwsze godziny po tej wielkiej tragedii, jak byliśmy zjednoczeni, jak byliśmy wielką wspólnotą. Nie ma przeszkód, żebyśmy nadal byli tą wspólnotą, bo rzeczywiście zginęli tam ludzie z obu stron. Każdy z nas tam kogoś znał. Ja w szczególności wspominam Władka Stasiaka, który był dla mnie takim wzorem funkcjonariusza publicznego, wielkiego państwowca i niedoścignionym zupełnie wzorem. Więc powinniśmy zrobić wszystko, żeby ta wspólnota wróciła. Ja przypomnę, że my Polacy zdawaliśmy już egzamin w historii kilka razy w obliczu takich albo tragedii, albo wielkich wyzwań. No, początek naszej niepodległości, 18 rok przecież Piłsudskiego, Dmowskiego różniło tak bardzo wiele, a jednak współpracowali, żeby osiągnąć ten najistotniejszy cel. Więc myślę, apel taki, żebyśmy wyodrębnili z tej bieżącej polityki sprawy najważniejsze, rzekłbym nawet święte dla nas Polaków. Taka racja stanu, suwerenność państwa i w tym temacie naprawdę nic nie ugramy. Ani państwo, ani my. W tym temacie bądźmy razem i walczmy o polskie interesy. Tak robią politycy we wszystkich dojrzałych demokracjach. Tak rzeczywiście się dzieje, bo jak spotykamy się z politykami innych krajów, to oni niezależnie, czy reprezentują lewicę, czy prawicę, to tak właśnie się zachowują. I druga kwestia, no takie dziedzictwo tych osób, które zginęły, wszystkich, także z Platformy Obywatelskiej, także z Prawa i Sprawiedliwości i różnych środowisk. To budowanie Polski naszych marzeń, ich marzeń i naszych marzeń. Jesteśmy w szczególnym momencie historii. W historii nie dane nam było mieć tylu lat pokoju, żeby móc zbudować wielką Polskę. Dzisiaj mamy taką szansę. Mamy ten pokój, wykorzystajmy ją. No, naprawdę nie niszczmy tej wielkiej szansy. Dobrze, zanim oddam jeszcze tutaj państwu głos, panom głos, to dorzucę jeden temat. Pan senator Jan Rulewski wydał oświadczenie, w którym napisał, że no, odchodzi z Platformy Obywatelskiej. Mówi też, dlaczego wczoraj, znaczy w weekendowym wywiadzie dla Dziennika Rzeczpospolita, mówi tak, musimy pamiętać, żyją jeszcze ludzie ciężko doświadczeni, prześladowani w minionym systemie i widzą, że ci, którzy w PRL świetnie funkcjonowali, czerpali profity z przynależności do partii w demokratycznej Polsce, nadal zajmują uprzywilejowane pozycje. Niedługo może pojawią się pomniki zasłużonych w PRL. Tak się zmienia pamięć o minionych. Są szansą, żebyśmy te święta, na które czekamy, żebyśmy przeżywali odnowienie. Przecież zmartwychwstanie wzywa nas do odnowienia życia. Jeżeli można, to bardzo prosimy o taką refleksję. Czy mamy telefon? Halo, słuchamy? Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Halo? Tak, słuchamy Panią. Radio Maria, tak? Tak, słuchamy, jest Pani na ten. Ja jestem 38 rocznik i zostałam tak wychowana, że po prostu u nas nie było tego święcenia, tych pokarmów. Dopiero się to zaczęło, jak po wojnie ksiądz z tą Matką Boską, bodajże Latyczyńską, uciekał i dostał się tu do Polski. I to on to wprowadził dopiero. Jak ja chciała po mamie, żeby to święcone
Tam masz do kościoła, tam oświęcone. A teraz? Teraz to jest tak, że w rodzinie mamy takich, że na piekło tego żarcio pełno musi być. Do kościoła się zaniesie i nie trzeba potem iść do kościoła. Są pewne zwyczaje, które tak wchodzą. W różnych rejonach są różne zwyczaje. To w naszym kościele jest też piękne. Przeżycie Wielkiej Soboty, przy grobie, zapraszanie dzieci, katecheza dla dzieci, święconka. To są takie jakby dodatki, które mają pomóc. Halo? Tak, słuchamy. Halo? Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Paweł, diecezja Płocka, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Księdzu, Szczęść Boże Pani. Odpowiadając na Pani prośbę, żeby po prostu dzielić się tym, co z tej sfery duchowej pochodzi. Więc moja myśl jest taka. Jeśli słyszymy słowa Pana Jezusa, po grudzu smutna jest moja dusza aż do śmierci, to jeżeli aż, to również zarazem tylko do śmierci, bo po śmierci przychodzi radość zmartwychwstania. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękuję bardzo, Panie Pawle, że Pan wprowadził taką nową myśl w te nasze dotychczasowe rozmowy. Ja proszę księdza, chciałabym bardzo zachęcając naszych drogich radiosłuchaczy do takiej refleksji właśnie nad tym, co dzieje się podczas tych trzech dni tylu i co się ze mną dzieje, proszę księdza, w tym czasie, bo jeżeli ksiądz powiedział, że jest to, nie wiem, czy papież Franciszek, ale też ja pamiętam bardzo mocno, mówił o tym papież Benedykt XVI, że chrześcijaństwo to spotkanie z osobowym Bogiem. Spotkanie z Jezusem. No, spotkanie z Jezusem. To jakie jest to nasze spotkanie w tych trzech dniach? Na ile ono wzbudza we mnie nas coś nowego? Na ile może jakieś pragnienie przemiany, pragnienie wzrostu, pragnienie zbliżenia się do Jezusa, może pragnienie zrozumienia bardziej może tej drogi Jezusa do zmartwychwstania, ale też pragnienie czy tęsknotę do drugiego człowieka. Dla mnie takim pierwszym momentem, który co roku mnie porusza coraz bardziej, jest nie słowo, ale gest. Gest ucałowania krzyża. Ucałowania miłości, ale również ucałowania swojego krzyża, na który natura się buntuje. Pogodzić się ze swoim krzyżem, wręcz go ucałować. Powiedzieć, Panie, ja tego nie rozumiem, ale wierzę, że to ma głęboki sens. To akurat w pierwszym dniu. Chyba dla wielu osób to jest głębokie przeżycie, to pragnienie ucałowania krzyża. Proszę księdza, co z osobami, które przeżywają triduum w łączności, na przykład z radiem, którzy nie mogą wyjść z domu? To w tym momencie mam obraz świętego Jana Pawła II, druga krzyżowa w Koloseum. On nie może tam być, a przytula krucyfiks do swojej piersi i całuje krzyż. Jakże to przyjmujący obraz, że ja jestem zjednoczony z Chrystusem. Moja słabość zjednoczona. Nie mogłem uczestniczyć w liturgii. To wszyscy przeżywaliśmy, którzy pamiętamy te ostatnie dni życia, ostatni wielki tydzień świętego Jana Pawła II. Jak dla niego to było coś pewnie wyjątkowego, tak jak nigdy wcześniej tak głęboko zapewne nie przeżywał jako papież, jako człowiek świętego triduum paschalnego. Tak, i myślę jeszcze, o czym ksiądz już powiedział w swojej refleksji wcześniejszej, o Wielkiej Sobocie, o tej ciszy, o łączeniu się, myśleniu o śmierci, nie tylko śmierci Jezusa, ale też swojej śmierci. O łączeniu się też z naszymi zmarłymi. Jaka to szansa niesamowita. Też ten zwyczaj, który, no mój ojciec zawsze chodził po grobach. Większość z nas. Po grobach. A dla mnie takim szokiem było, raz przeżyłem przed 20 paru laty święte triduum paschalne w Anglii. No i tak polskim zwyczajem Wielka Sobota, chcę pójść do kościoła się modlić. Przychodzę, patrzę w kościele, sprzątanie, tabernakulum puste, liturgicznie. Patrzę, gdzie Pan Jezus? W kasie pancernym, zamkniętym w zakrystii. Na kasie pancernym postawiona świeczka, aha, tu Pan Jezus jest. A w
coś oddziaływać na nas. Oddziaływać. No. Mamy coś pięknego w naszej polskiej tradycji. Jesteśmy zaproszeni. A co się dzieje w sercach, gdy ja przychodzę i się modlę? No, rzecz bardzo indywidualna. Że ja w tym momencie przychodzę, a święconka jeszcze podpowiada, że... Nie muszę nawet przyjść, bo wtedy, kiedy jestem w domu, mogę łączyć się, prawda? Jeżeli mam tę świadomość, jaki to jest dzień, jaki to jest czas. Zdaje się, że mamy telefon kogoś na tym. Halo? Tak, słucham. Halo? Słuchamy. Szczęść Boże. Mówię, jest Jelena. Ja dzwonię z podwarszawskiej parafii. Ja jeszcze odnośnie chciałam powiedzieć tej mszy świętej we Wielką Sobotę, że w naszej parafii nie ma żadnych z tym problemów. W Wielką Sobotę idziemy wieczorem do kościoła. Pali się ciernie, zapalamy świece, odnawiamy przy rycerzach Chrztu Świętego, odprawiana jest uroczysta msza święta, biją dzwony, śpiewa chór, organy grają. Wracamy do domu, jest wielka uroczystość, już przeżywamy zmartwychwstanie. Rano wstajemy o godzinie 6 Wielką Niedzielę, idziemy na rezurekcję. Normalnie jest uroczystość rezurekcji, procesja 3 razy dookoła kościoła, no, odprawia się msza święta rezurekcyjna, zipy i wszystko, nie ma żadnych problemów. Tak, to dziękujemy ja pani Ireno, bo... Osobą. Pani Ireno, dziękujemy bardzo, bo to ksiądz o tym mówił, że są różne praktyki w różnych parafiach. Przy okazji zauważmy, piękne przeżycie przy Wigilii Paschalnej, głęboka radość, a w słownictwie używamy słowo Wielką Sobotę wieczorem. To nam gdzieś podświadomie siedzi, że mówimy Wielką Sobotę, choć myślimy o Wielkiej Nocy. Myślimy już o niedzieli. Tak, faktycznie. Choć o tym cały czas mówiliśmy, więc intelektualnie wiem, ale podświadomość bierze górę. Tak. Słuchamy Radio Maryja. Dzień wieki pochwalić Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Zofia z Jaworzka. Witam panią. Moje doświadczenie Wigilii Paschalnego to x lat temu na rekolekcjach oazowych w Darłowie. Właśnie te 3 dni, kiedy spaliśmy gdzieś w internacie szkolnym i już właśnie było tego niepokoju, przeżywania potraw, czegokolwiek, sprzątania mieszkań i tak dalej, tylko cały czas uczestniczenie w modlitwach, w kościele, spotkania na grupach, więc to było takie bardzo głębokie przeżycie, ponieważ nic nie przeszkadzało, nie mąciło tego wewnętrznego oczekiwania na zmartwychwstanie, ale też jakieś wchodzenie w te treści i w głębie tego, czym jest właśnie to święto. I bardzo mi utkwiło w pamięci właśnie to rozpolne ognisko przed kościołem i zawsze bardzo głęboko przeżyłam, kiedy jest zapalany pachwał przed kościołem i wigilijne są te takie kulki woskowe w pachwał i wypowiadane słowa Jezus Chrystus, człowiek jest dziś ten sam i na wieki. Zawsze to we mnie robi głębokie jakieś odczucie i też odnawianie Chrztu Świętego, właśnie zapalona świeca i przeżyczenie Chrztu Świętego. Wtedy jest ta świadomość, bo rodzice no, udzielali chrztu, znaczy kapłan udzielał Chrztu Świętego, ale z wolą rodziców, a tutaj świadomość tej przysięgi i czym jest ten Chrzest Święty, więc tak, dziękujemy pani serdecznie. Że w kościołach jest taka uroczystość i że to trwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy panią serdecznie. Pani mówi o, proszę księdza, o wyjątkowej sytuacji. Sytuacji rekolekcji, jakiegoś oddzielenia od życia codziennego, ale przecież to jest zwyczajnie... Doświadczenie rekolekcji, formacji ruchu światło życia, tak, przeżyć. Tak. Ale zwyczajnie tak zaplanować sobie te dni. Jest ten trud. Tak, ale proszę księdza, zwyczajnie, no ja mówię z perspektywy kobiety, zwyczajnie jesteśmy zanurzeni w życiu i idziemy, rzeczywiście uczestniczymy w obrzędach trydu paschalnego, ale idziemy ze środka naszego życia, ze środka naszego zaangażowania. Co trzeba by zrobić, żeby rzeczywiście no, umieć zostawić to życie takie w
cały proces wychowawczy Kościoła przez wiele, wiele lat, całe pokolenie. Tak przygotowywać sobie święta. I często nawet przy spowiedzi mówię, porozmawiajcie z sobą w Niedzielę Palmową. Jak przygotujecie się do świąt? Jak rozplanujecie obowiązki? Żeby móc Wielki Czwartek zakończyć. Nie wszystko się sprzątnie, nie wszystkie pokarmy się zrobi, ale to nie najważniejsze. Żeby rzeczywiście zapewnić całej rodzinie maksimum czasu na głębokie przeżycie tego